Witam w kolejnym odcinku SGSM Foreigner. Dzisiaj będzie teleturniej Bullseye. Bullseye to jest ogólnie nazwa dosyć często stosowana w teleturniejach w krajach anglosaskich, gdyż jest to nazwa co najmniej trzech teleturniejów. Jednego brytyjskiego i dwóch amerykańskich oraz pewnej konkurencji właśnie w Family Feud, czyli Familiadzie. No ale dzisiaj zajmiemy się tym teleturniejem Bullseye, który powstał w latach 80. na początku lat 80. w Stanach Zjednoczonych i został stworzony przez twórców teleturnieju 21 oraz Tic Tac Dough i Concentration, mianowicie przez Dana Enrighta i Jacka Barrego, i był emitowany w konsorcjum w latach 1980-1982 i był prowadzony przez Jima Lange'a, który był wówczas znany z prowadzenia The Dating Game oraz to wcześniej, ale i także później, a w połowie lat 80. prowadził jaką to melodię, czyli Name That Tune. Na czym polegał ten turniej Bullseye? Otóż w grze brał udział dwóch zawodników. Dwóch zawodników, z czego jeden był powracającym mistrzem. Żeby wygrać pojedynek, należało zgromadzić na koncie $1000. Tak było w pierwszym sezonie, ponieważ później stawki poszły w górę raz w dwa, to też podwojono kwotę, którą trzeba było zgromadzić, aby wygrać. No i ta kwota wzrosła do $2000. A grało się bardzo prosto, znaczy dosyć prosto. Na środku studia były takie trzy ekrany, takie trzy, jakby to powiedzieć, zwierciadła. I tak, w dwóch zwierciadłach na górze pojawiały się kategorie oraz stawki. Natomiast w tym zwierciadle na dole pojawiała się liczba pytań, na którą trzeba było odpowiedzieć, aby wypełnić tak zwany kontrakt. No i tak, zawodnik losował, wybierał sobie kategorię, stawkę. Stawki w pierwszym sezonie były od 50 do 200 dolarów, natomiast w sezonie drugim od 100 do 400 dolarów. I musiał odpowiedzieć na daną liczbę pytań, aby wypełnić kontrakt. Chyba że trafił na coś takiego, na taki bullseye, czyli taką tarczę w tym zwierciadle na dole. No i to oznaczało, że zawodnik może odpowiadać na dowolną liczbę pytań. Dokładnie taką, która spowodowałaby, że wygra pojedynek. No i tak, zawodnik odpowiada na pytania. No a kwoty przez niego gromadzone wyświetlają się na tym zielonym polu. Jeżeli odpowie źle lub w ogóle nie odpowie, wtedy jego przeciwnik ma szansę dopełnić kontrakt, odpowiadając prawidłowo na to pytanie. No i cóż. No i jak to wygląda dalej? Jeżeli zawodnik dopełni kontrakt, czyli odpowie na określoną liczbę pytań prawidłowo, wtedy decyduje, albo bierze te pieniądze z tej zielonej puli na swoje konto, albo zostawia je w puli i gra dalej. Ewentualnie może przekazać kontrolę nad kontraktem swojemu przeciwnikowi, nad następnym kontraktem. Ale wtedy istnieje ryzyko, że te pieniądze przejmie jego przeciwnik. Jego przeciwnik również może przejąć pieniądze, kiedy, wiecie, kiedy ten się pomyli lub nie odpowie. Wtedy to samo pytanie dostaje przeciwnik i wtedy, jeżeli prawidłowa odpowiedź, to on dostanie te pieniądze. No jak już powiedziałem, gra się do momentu, kiedy któryś z zawodników zgromadzi odpowiednią liczbę pieniędzy. Początkowo to był $1000, potem 2000. No i ten zawodnik zostaje mistrzem i wchodzi do wielkiego finału. Na wielkim finale mamy podobną sytuację jak w The Joker's Wild. The Joker's Wild, który również jest wynalazkiem duetu Barry i Enright. Mianowicie, jak to wygląda? Ano, losuje się, zawodnik losuje stawki pieniężne na tych właśnie zwierciadłach. No i te pieniądze, wszystkie pieniądze, jakie wylosuje, się po prostu gromadzą. No chyba że trafi trzy razy bullseye, czyli taką tarczę, wtedy wygrywa nagrodę główną, która wynosiła minimum $5000. Ale to, żeby od razu tutaj pojawiło się 5000, muszą być trzy takie tarcze.
No jeżeli zawodnik trafi, jest również efekt niepożądany, czyli taki piorun. Jeżeli zawodnik trafi przynajmniej jednego pioruna, wtedy traci wszystko. No i gramy, zaczynamy grę od nowa, czyli kolejny pojedynek. No i którego zwycięzca zagra w kolejnym finale. No właśnie, tak to wyglądało, jeśli chodzi o teleturniej Bullseye. Teleturniej Bullseye, który no, żadnej wersji zagranicznej nie miał. Ponieważ z tworów duetu Barry i Enright wersji zagranicznych doczekały się tylko trzy teleturnieje, mianowicie 21, Tic Tac Toe i Concentration. No a takie teleturnieje jak właśnie Bullseye czy The Joker's White, który również omawiałem w SGSM Foreigner, no niestety wersji zagranicznych się nie doczekały. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli o czymś zapomniałem w tym odcinku, dopowiem kiedyś tam w SGSM Foreigner Plus. Teraz Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku SGSM Foreigner. Cześć!